dobiegają końca zawody regionalne w skokach, które otworzyły sezon halowy jesień 2014 do wiosny 2015. Właśnie przez sobotę i niedzielę rozgrywane były zawody w obiekcie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych Miłosna w pięknej hali, która została 4 lata temu zbudowana właśnie na tym terenie i dzięki temu możemy się spotykać właśnie w trakcie zawodów halowych. Miłosna organizuje w cyklu halowym zawsze 6 imprez, 2 w listopad i grudzień, i następne będą odbywały się od stycznia do kwietnia. Zapraszamy serdecznie na następne zawody, które są zaplanowane na 13-14 grudnia. Natomiast przed nami jeszcze pozostał do rozegrania jeden konkurs, konkurs klasy C. Jest to konkurs najcięższy w trakcie tych zawodów. Wysokość przeszkód sięga do 130 cm. Co prawda mamy zapisanych tutaj 6 koni, ale wystartuje tylko 2 zawodników, także konkurs będzie dosyć długo trwał, mimo tak małej ilości koni. Jeden z naszych zawodników, Patryk Miśkiewicz, dosiadać będzie aż 4 koni w tym konkursie. Będzie przewidziana dekoracja dla zwycięzcy klasyfikacji, która jest prowadzona za konkurs sobotni i niedzielny. Zobaczymy, który z tych zawodników okaże się zwycięzcą, ponieważ mamy sponsora, który przygotował specjalną nagrodę. Serdecznie zapraszamy jak zwykle na Miłosną, nie tylko w trakcie zawodów. Obiekt ten można oglądać prawie o każdej porze dnia i nocy. Zapraszamy również wieczorami, ponieważ to jest miejsce, które ma szczególny urok właśnie wieczorem, kiedy mogą Państwo zobaczyć iluminacje, jakie tutaj istnieją na naszym obiekcie. Następne zawody w grudniu, 13-14, a do tej pory zapraszam od poniedziałku do niedzieli łącznie, szczególnie z dziećmi, którzy mogą odwiedzać nasze zwierzątka w mini-zoo.